Paweł Kopieć, kierownik działu studiów wykonalności, koordynator projektów Suez Consulting Polska. Dzisiaj porozmawiamy o Pana kompetencjach, które dotyczą bardzo ważnego elementu inwestycji. Czym jest studium wykonalności? Studium wykonalności jest to dokument przygotowywany na etapie przedprojektowym, czyli na etapie planowania konkretnego projektu, w którym opisuje się, czy wcześniej analizuje się, a później przedstawia się wyniki różnych analiz wielowymiarowych dotyczących ram, warunków realizacji późniejszej danego projektu inwestycyjnego. Czyli wielowymiarowych, czyli przedstawiamy, opisujemy projekt, czy opisujemy wyniki analiz danego projektu inwestycyjnego z punktu widzenia przede wszystkim technicznego. Często, czy też powinna być uwzględniona na etapie studium wykonalności tak zwana analiza wariantów danego przedsięwzięcia, czyli sposobów osiągnięcia celów, jakie sobie stawiamy, planując realizację jakiejś inwestycji w różny sposób. Również pod kątem technicznym, prawnym, finansowo-ekonomicznym, środowiskowym. Jest to często analiza prawna, również z punktu widzenia potencjalnych kierunków realizacji danego projektu, z punktu widzenia wymogów stawianych danemu rodzajowi inwestycji, z punktu widzenia przepisów prawa, które muszą być spełnione, czy to krajowego, czy międzynarodowego. Wówczas się analizuje formułę prawną, która umożliwi zrealizowanie danego projektu. Też z punktu widzenia organizacyjnego, tutaj też znowuż pojawia się płynnie ten aspekt organizacyjno-zarządczy, czyli określenia harmonogramu projektu, struktury zarządzania realizacją danego projektu inwestycyjnego. No i później oczywiście analiza finansowa, ekonomiczna, analiza ryzyk, wrażliwości, tak zwana analizy środowiskowe. Po to się przygotowuje studium wykonalności, żeby w wyniku przeprowadzonych analiz zauważy się jakieś punkty szczególnie ryzykowne, z jakiegoś powodu trudne do zrealizowania później w praktyce. Na etapie studium też najlepiej zaproponować kierunki działań, kierunki rozwiązań, tudzież kierunki zarządzania ryzykami późniejszymi. Jednym z elementów studium wykonalności jest albo wycena prac, albo przedstawienie jakiejś wcześniejszej analizy, przedstawienie i aktualizacja jakiejś wcześniejszej wyceny, która była przeprowadzona na przykład na etapie koncepcji technicznej, bo często jest tak, że studium wykonalności pojawia się jako kolejny etap planowania inwestycji po jakiejś wcześniejszej koncepcji technicznej, koncepcji wariantowej na przykład również. Wtedy te wypracowane na tym etapie analizy technicznej rozwiązania się włącza w zakres studium wykonalności. I oczywiście na etapie studium, gdzie zidentyfikuje się ewentualnie dodatkowe kwestie, które mogą mieć wpływ na wycenę, się tą wycenę odpowiednio modyfikuje. Albo się uwzględnia koszty finansowania zewnętrznego, dodatkowo koszty projektowania, ewentualnie się po prostu aktualizuje wycenę, która mogła być przeprowadzona na przykład pół roku wcześniej. I mogła być nieaktualna z przyczyn chociażby gospodarczo-ekonomicznych. Chociażby inflacyjnych, tak. Panie Pawle, kiedy zamawia się studium wykonalności? Studium wykonalności przygotowuje się raczej dla projektów dużych lub złożonych, lub na przykład innowacyjnych, czyli jakieś przedsiębiorstwo, najczęściej przemysłowe, chce wdrożyć technologię, której nigdy nie stosowało, w której nie ma doświadczenia, która może być w ogóle innowacyjna na skalę szerszą niż tylko wewnątrzorganizacyjną. No i potrzebuje właśnie takiej kompleksowej analizy pod kątem tych wszystkich aspektów, o których mówiłem wcześniej. Poza tym studium się raczej realizuje dla jakichś większych projektów. Tutaj te analizy są bardziej pogłębione, analizy techniczne. Pojawiają się dodatkowe elementy właśnie typu analizy wariantowej. Jeśli na przykład jakaś instytucja przyznająca finansowanie dla danego projektu sobie życzy, żeby przedstawić analizy ekonomiczne, czyli oddziaływanie projektu, szczególnie dużego, na przykład infrastrukturalnego, na całą gospodarkę, no to taką analizę również się przeprowadza na etapie studium. Kiedy się zamawia studium? Po prostu wtedy, kiedy instytucja, która przyznaje środki, najczęściej środki publiczne, po prostu wymaga takiego dokumentu. Jeżeli operuje się dużymi kwotami ze środków publicznych, no to trzeba po prostu uzasadnić, że jest to działanie efektywne. Jeśli nie na poziomie jak inwestora, to na poziomie właśnie na przykład lokalnego społeczeństwa, tudzież na poziomie gospodarczym. Na pewno tego typu dokument powoduje, że późniejsze działania inwestora
związane ze wdrażaniem danego pomysłu, danego projektu, są zoptymalizowane, czy możliwie zoptymalizowane, co oczywiście przekłada się na koszty, przekłada się na efektywność późniejszych działań, na harmonogramy. Panie Pawle, kiedy klient przychodzi do Was po studium wykonalności? Najczęściej kiedy musi. Wtedy przychodzi do nas po studium. Musi na przykład, jeżeli ma założony plan inwestycyjny, który może być zrealizowany przy udziale środków publicznych, w szczególności oczywiście tych z Unii Europejskiej, natomiast nie tylko, bo też środki krajowe, na przykład Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, są przyznawane w oparciu o wnioski o dofinansowanie, do których załącznikiem jest bardzo często studium wykonalności. Przy czym to studium jest wymagane głównie w przypadku projektów infrastrukturalnych. W pierwszej serii naszego autorskiego podcastu rozmawialiśmy między innymi z Maciejem Bernardem, który odpowiada za konsulting środowiskowy. Czy studium wykonalności jest związane w jakiś sposób z konsultingiem środowiskowym? W studium wykonalności, szczególnie w przypadku projektów infrastrukturalnych, w studiach wykonalności pojawiają się rozdziały, bym powiedział, czy też rozdział dotyczący analizy środowiskowej danego projektu. W zależności od tego, na jakim etapie przygotowania jest dany projekt, może być to albo prezentacja wyników przeprowadzonych prac w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych, ewentualnie nakreślenie, jakie po kolei etapy, czy jakie po kolei czynności powinien inwestor przedsięwziąć, żeby uzyskać wymagane decyzje środowiskowe. Oczywiście najlepiej, jeśli jest to przedstawione w sposób, w kontekście wymaganych przepisów, najlepiej od tych najbardziej ogólniejszych dyrektyw do tych, powiedzmy, już konkretnych dokumentów, które są do pozyskania, czy rozporządzeń. Tak, co do zasady, no chyba się nie spotkałem ze studium wykonalności, w którym nie byłoby do zrobienia na jakimś poziomie analiza środowiskowa. Czy jest jeden narzucony odgórnie format studium wykonalności, czy wręcz przeciwnie? Nie jest to dokument, który jest określony jakimiś przepisami prawa, dyrektywami, co do zasady, ewentualnie nawet jakby w podstawach teorii zarządzania, inwestowania. Też różne się pojawiają definicje i nie ma jedynego optymalnego wzoru studium wykonalności. W przypadku inwestycji, które oczekują na dofinansowanie i muszą uzasadnić swoje powstanie, studium wykonalności jest absolutnie niezbędnym dokumentem, który daje zielone światło kolejnym ekipom? To jest absolutnie niezbędny dokument, oczywiście jeżeli takie są ramy danego naboru, wymogi danego naboru na dofinansowanie projektów. Jest to absolutnie niezbędny dokument, żeby w ogóle napisać wniosek o dofinansowanie, ponieważ wyniki różnych analiz prowadzonych na etapie studium wykonalności są przenoszone później do samej treści wniosku o dofinansowanie i na tej podstawie jest dofinansowanie przyznawane lub nie. Nie ma studium, nie ma wniosku. To jest obowiązkowy załącznik, wówczas tak jest. Panie Pawle, czyli reasumując tę kwestię, którą przed chwilą poruszyliśmy, jesteście w stanie wykonać studium wykonalności, które jest niezbędnym elementem do wniosku o dofinansowanie, ale też jesteście w stanie inwestorowi pomóc w pozyskaniu tego dofinansowania? Tak, przeważnie to się robi w ramach jednego zamówienia na zlecenie, czy stworzenia wniosku o dofinansowanie danego projektu, konkretnego projektu inwestycyjnego. No i wtedy po prostu studium wykonalności jest jednym centralnym, co prawda, ale jednym z załączników do takiego wniosku. Później się oczywiście uczestniczy w etapie oceny tej dokumentacji aplikacyjnej. No i również w zakresie usług też mamy często później pomoc przy realizacji już projektów inwestycyjnych, czy bardziej z punktu widzenia, powiedzmy, tego studium wykonalności, to pomoc przy rozliczaniu środków. Jako firma jesteśmy w stanie oczywiście w sposób kompleksowy zaopiekować się taką inwestycją od etapu koncepcyjno-przedinwestycyjnego, czy nawet przedprojektowego, poprzez projekt, aż po nadzór nad realizacją projektu i na przykład wsparcie, czy też doradztwo przy rozliczaniu środków zewnętrznych, zwrotnych lub bezzwrotnych najczęściej, czyli dotacji z Unii Europejskiej. Kto może zgłosić się po studium wykonalności? Czy tylko sektor publiczny, czy również inwestor z sektora prywatnego? Każdy inwestor de facto może się zgłosić po studium wykonalności, jeżeli uważa, że jest to zasadne, że jest to działanie efektywne,
które pozwoli mu później efektywnie realizować założone zamierzenia inwestycyjne. Gminy, spółki komunalne, tudzież spółki z udziałem Skarbu Państwa, ponieważ no, są to podmioty, które zarządzają różnymi rodzajami infrastruktury, która wymaga określonych rodzajów inwestycji w celu na przykład spełniania wymogów wynikających z dyrektyw unijnych.